Pani Magdaleno, za chwilę będziemy mieli laureatkę konkursu salonu Metamorfoza, która wygrała zdobienie paznokci. Jakie zdobienie paznokci można zrobić? Paznokcie mogą być wykonywane metodą żelową i akrylową. Ja obecnie wykonuję zdobnictwo akrylem, tylko zdobnictwo. Nie robię na całej płycie paznokciowej akrylu. Wykonuję metodę żelową, wykonuję tutaj w salonie metodę na formę. Wykonuję metodę taką przyklejania tipsa. No i żelowanie naturalnej płytki. No, zdobnictwo jest różnorodne poprzez właśnie, jak mówię, kwiaty akrylowe, wtapianie ozdób, brokatu i innych różnych rzeczy, bo wybór jest naprawdę szeroki, jeżeli chodzi o zdobnictwo. No, również można też żelować paznokcie u stóp i też zdobnictwo jest też dowolne. To już indywidualnie do każdej klientki jest po prostu wzór dobierany, co tam sobie klientka zażyczy. Ile czasu trwa podstawowa taka usługa? Podstawowa usługa, czas jest tak naprawdę w zależności od wykonywania właśnie różnych rzeczy. Na przykład przy zdobnictwie takim bardziej skomplikowanym, to ten czas się wydłuża, ale myślę, że tak od 1,5 godziny do 3 godzin nawet, jeżeli to zdobnictwo jest bardziej skomplikowane, kiedy trzeba robić kwiaty akrylowe, które wymagają naprawdę dużej pracy. Niech pani powie, jeżeli już się zrobi tipsy, czy to jest jednorazowa wizyta, czy później należy je w jakiś sposób może uzupełniać? Oczywiście to nie jest jednorazowa wizyta. Tak jak ja mówię, zawsze czasami klientki przychodzą, mówią, że chcą na wesele, czy na ślub, czy na studniówkę i robią sobie pierwszy raz paznokcie i później już tak się przyzwyczajają, że po prostu przychodzą cały czas i uzupełniają sobie te paznokcie. Uzupełnienie wygląda na starciu pinniczkiem albo frezarką poprzedniego wzoru i uzupełnienie lub odnowa właśnie nowym zdobnictwem, takim jak sobie klientka również zażyczy. Pani Magdaleno, jeżeli coś się dzieje z paznokciem, czy należy do Was tutaj przyjść, odwiedzić Was, żeby to skonsultować? Tak, udzielamy tygodniowej gwarancji na to, że z paznokciami nie ma prawa nic się stać. Jeżeli taka sytuacja miałaby miejsce, że paznokieć by odprysł, czy by było jakieś złamanie, czy cokolwiek by się stało z tym paznokciem, to po prostu bezpłatnie w ciągu 1 tygodnia udzielamy takiej właśnie korekty paznokcia. Wykonujemy. Czasami, szczególnie nastolatki, kupują takie jednorazowe paznokcie. Czy one są w pewnym sensie zdrowe dla paznokcia? To znaczy, ja ogólnie preferuję, teraz jestem akurat po szkoleniu, preferuję właśnie robienie paznokci na formę, ponieważ nie ma tam ingerencji ani kleju, ani sztucznego tipsa. Wiadomo, sama nazwa wskazuje klej i płytka paznokciowa, to nie bardzo jest takie korzystne dla płytki paznokciowej. A już tym bardziej odrywanie paznokci czy odgryzanie tych tipsów starych w celu ściągnięcia. Ja zalecam klientkom, że wtedy, kiedy już nie chcą mieć zdobnictwa, żeby przyszły po prostu i żeby te paznokcie w prawidłowy sposób, te stare tipsy czy żel został ściągnięty. Jeżeli sama sobie próbuje ściągnąć coś takiego, to te paznokcie, zawsze ten paznokieć jest bardziej naruszony niż to, jak się zrobi w salonie, prawda? Niech pani powie, wcześniej należy się umówić na wizytę w związku z tym, że jest, że tak powiem, długo trwa sama usługa, prawda? Czyli wcześniej należy się umówić, przyjść tutaj na ulicy Dąbrowskiego 2. Tak, można przyjść osobiście się umówić na wizytę, czy tam na uzupełnienie, czy jakikolwiek zabieg tutaj wykonujemy, to zawsze albo telefonicznie, albo po prostu osobiście ktoś może przyjść i się umówić na dany termin, na godzinę Skorzystać i z usług. skorzystać z naszych usług, dokładnie. Dziękuję bardzo. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Profesjonalne, muszę przyznać. I szczerze polecam. Warto było przyjść, warto było wziąć udział w Warto jak konkursie. najbardziej. Czyli wśród znajomych będziesz polecała salon Tak, tylko i Metamorfoza. wyłącznie ten salon. Dziękujemy. Proszę.